To jest gra o naprawdę duże pieniądze. Wsparcie dla grup producenckich budzi coraz większe emocje. Na skutki ograniczenia pomocy dla sektora owocowo-warzywnego nie trzeba było długo czekać. Komu i dlaczego nie podoba się dynamiczny rozwój grup producenckich? To jedna z najnowocześniejszych sortowni w Europie. Żaden owoc nie jest tu anonimowy. Dokładnie wiadomo, z którego sadu pochodzi. Każde jabłko jest prześwietlone i zbadane, czy nadaje się do sprzedaży. Dopiero potem trafia do pakowania. Tego tak naprawdę troszeczkę nam nasi koledzy z Unii Europejskiej zazdroszczą. Takie linie są tylko dwie w Europie, jedna z nich jest w Polsce. Myślę, że to jest jedna z przyczyn, dlaczego nas przestają koledzy lubić. Chodzi o decyzję Komisji Europejskiej z kwietnia ubiegłego roku, która drastycznie ograniczyła pomoc finansową dla grup producenckich. Do podziału w ciągu roku na wszystkie kraje członkowskie jest tylko 10 milionów euro. W porównaniu do tego, jakie wsparcie dotychczas otrzymywały grupy producenckie w Polsce, to kropla w morzu potrzeb. Dotychczas dla grup producentów owoców i warzyw wstępnie uznanych do 5 kwietnia 2012 roku ogółem została wypłacona kwota wsparcia w wysokości 3 miliardów 926 milionów złotych. Te pieniądze nie poszły na marne, przekonują członkowie grup producenckich. Wykorzystaliśmy fundusze, które nam się należały i Unia z tego powodu ma do nas żal. To jest dla nas niezrozumiałe. Zrozumieliśmy, że jednak ta Europa dwóch prędkości istnieje i że w zamierzeniach Unii Europejskiej nie powinniśmy tak daleko się rozwijać. Nadal przez państwa europejskie i w tym Unię Europejską jesteśmy traktowani jako te kraje nowe, nowo nabyte, które z naszej perspektywy są po prostu konkurencją dla tych ustabilizowanych rynków zachodnich. W Polsce zaledwie 15% owoców i warzyw trafia do sprzedaży za pośrednictwem grup producenckich, a w Europie Zachodniej aż 70%. Tylko taka forma zapewnia maksymalne zyski dla producentów, dystrybutorów i eksporterów owoców. Z naszego punktu widzenia wydanie tego rozporządzenia to jest wstrzymanie procesu, nad którego uruchomieniem bardzo, bardzo ciężko pracowały dziesiątki ludzi od mniej więcej 15 lat. Tymczasem za ograniczeniem pomocy dla grup producenckich opowiadają się też przetwórcy owoców i warzyw.